Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nauczymy się kolędy Przystąpmy do szopy. Z technicznego punktu widzenia to jest prosta kolęda do zagrania. Właściwie każdy bez problemów ją zagra. Trudnością może być sama melodia i jej zaskakujące zmiany, szczególnie w drugiej części, szczególnie dla tych, którzy naprawdę nie za dobrze osłuchani są z tą kolędą. Proszę więc może posłuchać na YouTubie kilku wykonań, innych wykonań tych kolęd i nauczyć się naprawdę tej melodii, może spróbować zagwizdać, żeby utrwalić tę melodię. Cała kolęda jest grana prawie cała ósemkami, od czasu do czasu jest ćwierć nuta. Te ćwierć nuty ja zaznaczę Państwu w tabach innym kolorem, żebyście wiedzieli, w którym miejscu należy grać troszeczkę dłużej. Cała kolęda jest grana w pierwszej pozycji, a więc na harmonijce C. Będziemy grali ją w tonacji C-dur. Zachęcam również do przejścia do drugiej części, kiedy pokażę, w jaki sposób urozmaicić tę kolędę. Pokażę Państwu, jak grać częściowo tę kolędę metodą tongue blocking, więc bardzo możliwe, że dla wielu z Państwa będzie to coś nowego. Coś, co warto się nauczyć, bo również w innych rodzajach muzyki jest wykorzystywane. Bardzo proszę, pierwsza wersja grana czystymi dźwiękami. Teraz przejdźmy do urozmaicenia naszej kolędy. Główną metodą, ale nie jedyną, którą będziemy tu stosować, jest granie dwudźwiękami. Przypomnę jeszcze raz, polega to na tym, że na przykład jeśli mamy zaznaczony w tabulaturze czwórkę, czyli dmuchnięcie przez czwarty kanał, obejmujemy ustami również kanał trzeci, czyli kanał po lewej zaznaczonego i wdmuchujemy powietrze przez obydwa kanały. To samo robimy na wdechu, to samo robimy z innymi kanałami. Zawsze pasuje to, jeżeli wydychamy powietrze. Przy wydychaniu nawet pasuje, jeśli będziemy łapali cały akord, jeśli będziemy łapali trzy dźwięki. Przy wdechu zazwyczaj pasują nam dwudźwięki. Czasem nie, to ma miejsce na przykład przy kanale siódmym, ale tym kanałem zajmiemy się dodatkowo za chwileczkę. Ja tutaj w tym utworze zaproponuję Państwu troszeczkę inne techniki. I tak, na początku mamy, przystąpmy do szopy, mamy 4, 5, 6. Ja proponuję, żeby ten 4 i 5 zagrać oktawami. Co to znaczy oktawami? To znaczy zamiast grać samego dźwięku na kanale czwartym, ja zagram naraz dźwięki, które mam na kanale pierwszym oraz na kanale czwartym przy wydechu. Jak to zrobić? No jest dość proste. Weźmy harmonijkę szeroko do ust, tak żeby obejmować pierwsze cztery kanały ustami. Połóżmy delikatnie język na dwóch środkowych kanałach i dmuchnijmy. Wtedy będziemy mieli właśnie ten dźwięk, który chcemy. Będziemy mieli właśnie oktawę, pierwszy i czwarty dźwięk na wydechu. To samo zróbmy z piątym kanałem, to znaczy naraz zagrajmy drugi i piąty kanał na wydechu, czyli obejmujemy ustami kanały od drugiego do piątego, zatykamy językiem kanał trzeci i czwarty i robimy dmuchnięcie i wtedy gramy tutaj następną oktawę. Daje to nam bardzo ładne brzmienie. Następny mamy kanał szósty i moglibyśmy również zagrać oktawę. Możecie Państwo spróbować tak to grać, ale ja raczej proponuję, żeby tu zrobić coś innego z tego powodu, że następnie mamy szósty na wdechu, gdzie będziemy grali dwudźwięk i tak naprawdę barwa oktawy i tego dwudźwięku dla mnie są za bardzo oddalone i nie brzmią tak dobrze. Więc ja proponuję, żeby zamiast szóstego kanału na wydechu zagrać cały akord, to znaczy kanał czwarty, piąty i szósty na wydechu. Obejmujemy ustami te trzy kanały
i wydmuchujemy powietrze. Proszę zobaczyć, jak to brzmi czystymi dźwiękami. A teraz zobaczmy, jak to będzie brzmiało, jeżeli zagram oktawę czwartego, piątego kanału na wydechu, a następnie czwarty, piąty i szósty kanał naraz. Proszę bardzo. Widzimy, że mamy tutaj o wiele więcej przestrzeni. Następnie będziemy grali szósty kanał na wdechu i ten szósty kanał na wdechu zagramy w ten sposób, że wciągniemy powietrze naraz przez szósty i piąty kanał. Trzy razy. I następnie mamy siódmy kanał. Gdybyśmy chcieli tutaj ten siódmy kanał zagrać w ten sposób, że zagramy go z kanałem szóstym naraz, brzmi brzydko. Proszę zobaczyć. Jest jakiś dysonans, nie brzmi to dobrze. Więc ja proponuję następującą rzecz, żeby zagrać naraz na wdechu kanał piąty i siódmy. Obejmujemy kanały od piątego do siódmego ustami, językiem zatykamy kanał środkowy, czyli kanał szósty i wciągamy powietrze. Proszę zobaczyć. Brzmi o wiele ładniej. Później mamy siódmy kanał na wydechu. Proponuję go zagrać całym akordem. Proponuję zagrać siódmy, szósty i piąty na wydechu. I potem szósty na wdechu, gramy znów dwudźwięk. Gramy szósty na wdechu i piąty na wdechu naraz. Później następną linijkę, jako że mamy tam dość takie szybkie zmiany, ja proponuję, żeby wszystko zagrać dwudźwiękami i powtarzamy to samo w następnych linijkach. Następnie mamy drugą część, ona jest bardziej skomplikowana i tutaj właściwie powtórzymy wszystko, co do tej pory Państwu powiedziałem, czyli tam, gdzie mamy siódmy na wydechu, gramy po prostu całe akordy, a następnie mamy minus 7 i dwa razy minus 8, potem powrót do siódemki. Tu znów stosujemy na minus 7 właśnie tę technikę, że gramy siódmy i piąty na wdechu, zatykając szósty. Potem moglibyśmy minus 8 zagrać razem z minus 7, też by nieźle brzmiało, ale wydaje mi się, że lepsze brzmienie ma, jeśli powtórzymy tę samą rzecz, którą robiliśmy z siódemką, czyli zagramy minus 6 i minus 8 naraz, zatykając siódemkę językiem i potem wrócimy do siódemki, grając akordem. Proszę zobaczyć, jak to będzie brzmiało. Oczywiście po tym siódmym akordzie, powiedzmy 7, 6 i 5, wracamy znów do wdechu. Mamy usta już dobrze ustawione, więc wciągamy powietrze jedynie zasłaniając szósty kanał językiem. Potem wrócimy do dwudźwięku, minus 6, minus 5 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proszę, taka wersja, proszę ćwiczyć, ewentualnie próbować swoje własne rozwiązania stosować. Te techniki, które Państwo nauczyliście się tutaj, można stosować w różnych rodzajach innych muzyki, na przykład w bluesie bardzo często właśnie tego typu grania akordami czy oktawami, czy przysłaniając niektóre kanały językiem, możecie spotkać, możecie to zastosować. Proszę eksperymentować, proszę znaleźć swoje brzmienia. Dziękuję bardzo i zapraszam na następne lekcje.